Nazywam się Ewa Rębiałkowska. Jestem profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracuję na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i od kilku już lat kieruję Zakładem Żywności Ekologicznej. Jakie jest Pani zdanie w sprawie GMO? Wprowadzanie roślin genetycznie modyfikowanych na polskie pola, podobnie jak w całej Europie i na całym świecie, będzie skutkowało bardzo poważnymi problemami i plajtowaniem kolejnych gospodarstw ekologicznych, więc już choćby z tego tytułu, ponieważ ja prowadzę badania, jak wspomniałam, razem z moim zespołem i promujemy żywność ekologiczną, mając podstawy naukowe, że jest ona zdrowsza i lepsza dla człowieka, wobec tego oczywiste jest, że nie jest nam po drodze z producentami żywności genetycznie modyfikowanej. Obserwujemy badania naukowe dotyczące żywności GMO. Są prowadzone na zwierzętach, jak wiemy. Takich badań na ludziach nie ma i nie wiem, czy mogą być, ponieważ są bariery etyczne. Natomiast na szczurach, na królikach, na innych zwierzętach prowadzone są takie badania. Możemy powiedzieć w ten sposób, że duża część badań nie wykazuje żadnych różnic. To znaczy, nie widać, żeby żywność genetycznie modyfikowana wpłynęła negatywnie na szczury, które ją dostają, czy króliki, prawda, czy inne zwierzęta, czy myszy. Ale jest sporo badań, które mówią co innego, pokazują niepokojące sygnały, że może być to źle. Chcę powiedzieć o badaniach austriackich, również dosyć głośnych. Były to badania przeprowadzone przez Rządowy Instytut Badań nad Żywnością w Wiedniu i było tam kilku naukowców zaangażowanych w te badania. Były to badania na myszach, podawano myszom transgeniczną kukurydzę, czyli zmodyfikowaną genetycznie, i kukurydzę zwyczajną. I stwierdzono, że w pierwszym i drugim pokoleniu właściwie różnic nie było pomiędzy grupami, natomiast w trzecim pokoleniu kolejnych pokoleniach zarysowały się negatywne wpływy żywności modyfikowanej, czyli tej transgenicznej, na myszy, które jadły tę kukurydzę. Miały gorsze parametry funkcjonowania metabolizmu, obniżoną rozrodczość i obniżone parametry reprodukcji. Po pewnym czasie rozpoczęły się szykany w stosunku do pani dr Velimirov, która jest moją notabene koleżanką projektową i dobrze bardzo się znamy i przyjaźnimy. Ona była, właśnie wykonywała te badania na myszach, częściowo oprócz innych oczywiście naukowców. Zaczęły się szykany w stosunku do niej. Stwierdzono, że to, co ona obliczyła, jest źle obliczone. Po prostu bardzo nieprzyjemne rzeczy się zaczęły dziać. Pani dr Velimirov zabroniono prowadzenia badań na zwierzętach. Na szczęście dla niej ona osiągnęła wiek emerytalny i w tej chwili jest już na emeryturze, więc można powiedzieć, że jej bytu nie zakłócono, oczywiście w sensie ekonomicznym. Natomiast to, co przeżyła, no to możemy sobie wyobrażać. Dla mnie ta historia jest przykładem sekowania ludzi, którzy mają odwagę pokazywać prawdę naukową, która nie jest po drodze i nie jest na rękę koncernom produkującym i wszystkim, którzy są związani z sektorem żywności modyfikowanej genetycznie. Pani stosunek do obecnej ustawy o GMO? Krótko powiem tak. Nie znam się bardzo dobrze na prawodawstwie, natomiast to, co wiem o tej ustawie, to skłania mnie do poglądu, że jest to ustawa bardzo obłudna. Niby wprowadza się tam obostrzenia, propozycje obostrzenia wprowadzania GMO, ale tak naprawdę de facto niestety ta ustawa, jeżeli przejdzie, pozwoli, otworzy furtkę dla GMO, które niestety już mamy w Polsce w postaci produktów na półkach i tak zwanych eksperymentów, które się jakoś dziwnie rozszerzają na kilka lub kilkanaście tysięcy hektarów. Więc już to de facto mamy, tylko mamy tego mało. W momencie, kiedy ta ustawa przejdzie pełną falą, to po prostu ruszy, bo koncerny nie darują i wtedy dopiero wykorzystają po prostu możliwości, no i to ruszy. Zbyt wielu jest ludzi w Polsce, dla których pieniądz jest Bogiem, jest najważniejszą wartością. W ogóle erozja etyki, wydaje mi się, jest bardzo poważnym problemem współczesnej cywilizacji. Obserwuję z ogromnym niepokojem to, co się dzieje. Nie mówię, że ja jestem święta, nikt z nas nie jest święty. Jest takie słuszne powiedzenie, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy, prawda, nie popełnił nic złego. Więc to nie o to chodzi. Każdy z nas popełnia błędy, ale
To, że nie patrzy się na innych ludzi, że robi się wszystko i wyłącznie dla zysku i dla własnej korzyści, bez zastanawiania się, jakie będą konsekwencje dla innych ludzi, taka bezwzględność się pojawia w stosunkach międzyludzkich i również w świecie naukowym, co mówię z ogromnym jakby żalem, z ogromnym żalem, bo to był ten bastion, przez wiele lat bastion jednak no, takiej czy innej etyki, ale na jakimś tam poziomie. Natomiast w tej chwili niestety zjeżdżamy w dół również w tym środowisku, co jest dla mnie no, ogromnie po prostu przykre. Wracając do ustawy, mam tylko nadzieję, że ona w tej formie nie przejdzie. Tam jest jeszcze dodatkowa rzecz, że rolnicy mają się kontrolować nawzajem. Jest to kompletna fikcja w Polsce. Żaden rolnik nie będzie donosił na drugiego rolnika, bo będzie ryzykował wojnę podjazdową, będzie ryzykował po prostu niebezpieczeństwo dla siebie, swojej rodziny, swojej zagrody. Nikt nie będzie się narażał. Poza tym w Polsce donoszenie jest szczególnie źle postrzegane, ponieważ wiadomo, że wiąże się to z naszą historią. W czasie II wojny donoszenie było równoznaczne z czymś złym, więc nikt w tej chwili nie będzie donosił, nawet jeżeli ma donieść na kogoś, kto ma popełnić coś złego. To jest w naszej wbudowane do polskiej mentalności, więc opieranie ustawy na zasadzie donoszenia jeden na drugiego no jest po prostu z gruntu błędne, nieetyczne i nieskuteczne będzie. W jaki sposób przeciętny Polak może wpłynąć na to, aby GMO nie dostało się na polski rynek? Czy my mamy w ogóle jakiś wpływ, typowy Polak, czyli przeciętna osoba? Przede wszystkim nie kupując produktów zawierających GMO. Czyli musimy czytać etykiety i sprawdzać, co jest na tych etykietach. Jeżeli znajdziemy, bo część etykiet informuje rzetelnie, że zawiera GMO produkt, no to prosta rzecz, jeżeli po prostu nie kupujemy tego i w ten sposób mamy wpływ na rynek.